Dzień dobry, witam po raz kolejny na kanale Wiejskie Inspiracje, w kolejnym, już czwartym spacerze po naszym ogrodzie. Tym razem witam Was przy łące kwiatowej, która niezwykle pięknie u nas rośnie. I jesteśmy z niej bardzo dumni, bo cieszy nasze oko i poprawia nastrój. Dzisiaj niestety nad ogrodem taka pogoda, nieciekawa, nie widać w ogóle słońca. Nie wiem, ile mi się uda tutaj nagrać, bo zaczyna kropić, ale postanowiłem, że nagramy coś dzisiaj, żeby nie było, bo dawno filmu nie było, a zazwyczaj nagrywamy właśnie pierwszego, drugiego lub trzeciego dnia każdego miesiąca, więc dzisiaj też nagramy. Postaram się szybko coś dla Was tutaj pokazać i zmontować. Zaczniemy od końca ogrodu, gdzie pomidorki nam rosną na zewnątrz całkiem nieźle. W środku szklarni niestety gorzej, bo zaraz zaziemniaczona się wydaje, ale z nią walczymy. To będzie w oddzielnym filmie pewnie. Trochę nam się ten ogród rozrósł. Truskawki. Właściwie już po truskawkach będziemy je pewnie ścinać. Ale pojedliśmy trochę truskawek w tym roku. Takich prawdziwych. Swojskich, swoich. Było pycha. A co my tutaj mamy? Cukinia jedna. Tak wyglądają malutkie. Tak wyglądają większe. Niestety coraz bardziej pada, więc będę się streszczał. Proszę bardzo, papryczki. Tutaj już nawet mamy takie piękne. Na samym szczycie. Każde inne. To tak pięknie się rozrosły nam dynie. Miała to być dynia niebieska. Wszystkie te krzaki. Rzeczywiście są krzaki do siebie podobne, ale jednak pod spodem. No właśnie, na jednym krzaku coś, co rzeczywiście może być dynią niebieską, jak dojrzeje, ale już na drugim krzaku coś zupełnie innego. Nie jest to muskat na pewno. Trudno powiedzieć, co to jest. Nie wiem, nie mam pojęcia jeszcze. Ale raczej to nie będzie dynia niebieska. Zobaczymy. Na dalszych jeszcze to wygląda tak. Jeszcze inaczej. Może jakieś mieszańce powychodziły. Zobaczymy. Tutaj inne dynie. Między innymi to jest dynia makaronowa. A tu obok bardzo podobna dynia bezłupinowa. Proszę bardzo, jedna, druga. Pięknie nam tutaj rosną, tam kolejna. Jeszcze była gdzieś tutaj dynia lunga, ale nie wiem, czy to chyba ta, tylko nie wiem, czy cokolwiek gdzieś znajdę jakiś owoc od niej. Może jeszcze nie być. Nie, nie widzę. Dobra, to tyle jeśli chodzi o dynię. Pokażę Wam teraz tak, tutaj są melony. Proszę bardzo, tak melon miodowy wygląda u nas już. Tutaj jest kantalupa prawdopodobnie. I melon Vetuto degli. Proszę bardzo. Wszystkie melony. Gdzieś tutaj coś zaowocowało wśród nich, nawet jak się chowają. Widać, że będą też kolejne. Proszę bardzo. A tutaj nasze arbuzy. Piękne. Krzaczory mamy coraz większe. Ale żebyście nie myśleli, że to jest jedyny nasz arbuz. Jak dłoń mniej więcej. Nie, nie, nie. Proszę bardzo, arbuzu w tym roku ci u nas dostatek. No i mamy też dużo większe. Przy nich moja dłoń to już jest maleństwo. Proszę bardzo. Jest kilka takich sztuk. O, kilka naprawdę, kilka ładnych. Także tak to wygląda. Przed szklarnią, do szklarni zajrzymy na końcu. Przed szklarnią, proszę bardzo, na naszej konstrukcji z żerdzi, która wyglądała naprawdę wiśniacko, okazuje się, że bardzo dobrze spełnia swoje zadanie. I po tej konstrukcji pnie się fasola tyczna. No, jak tak dojdzie do końca, mam nadzieję, a jest jedna sztuka, która już doszła do końca, no to od razu widać, że ta konstrukcja jak najbardziej zdała egzamin. Tutaj sobie rosną warzywka w nowych skrzyniach.
To są skrzynie, na których robimy doświadczenie ogrodnicze, czyli są różne podłoża, ale o tym będzie oddzielny zupełnie film, o naszych doświadczeniach ogrodniczych, trochę tych doświadczeń tutaj będzie. Pomidory, proszę bardzo, powoli, gdzieś tam powoli zaczynają dojrzewać, w szklarni szybciej, na zewnątrz mniej. Z ciekawostek, słuchajcie, co my tutaj mamy? Z ciekawostek, o, koralik zaczyna dojrzewać, już widać pierwsze. Będą dojrzałe. Natomiast z ciekawostek mamy odmianę Dancing with Smurfs, tańczący ze smurfami, który na razie wygląda tak. A będą bardziej niebieskie, jak tylko dojrzeją. Dobra, przenosimy się dalej. Magicznym rzutem przechodzimy do fasolnika chińskiego. A fasolnik chiński ma zupełnie nową konstrukcję, którą niedawno zrobiłem. Też wkopane żerdzie, te same, natomiast tutaj jest poziomo pociągnięty sznurek. No i fasolnik chiński zaczyna się po tym sznurku piąć do góry. Gdzieś on tu kwitł. Widziałem piękne kwiaty, ale nie widzę ich w tej chwili. Ach, takie coś jest, to mu trochę pomagamy. O, i on tam sobie powoli będzie racił. Tu nawet po żerdzi widzę jeden siepnie, ale po żerdzi może sobie iść, to jest jego żerdź. Idziemy dalej po tej stronie, tutaj w szpalerze budlejach to jest chyba, tak? To nam zakwitło fajnie. Chociaż cudów to tutaj się w tym szpalerze raczej nie ma. Musimy to lepiej obsadzić w przyszłym roku, to jest niewykorzystana powierzchnia. Wiśnie nam już się na ukończeniu są ostatnie sztuki, ale było trochę wiśni. Było trochę wiśni, te są, może jeszcze przekąszę taką jedną. Ale kwaśna. No witamina C. Tutaj zaczynają kwitnąć patisony. Cukinie, które miały być żółte, są zielone. Taki myk ktoś zrobił. Ale na szczęście jest ta, a ta jak najbardziej jest żółta, także jedliśmy żółtą cukinię. Ogórki, niestety te najbardziej chorują, te już mają się troszkę lepiej, ale ogórki nam niestety chorują w tym roku, więc będziemy jeszcze troszeczkę z nimi walczyć. Jeżeli to są przędziorki, to usuniemy je opryskiem z tytoniu, jeżeli to jest mączniak rzekomy, to też na niego jakiś sposób znajdziemy. Dobra, tak to wygląda po tej stronie. Powoli to poletko się zapełnia. Powoli jest tutaj coraz więcej. Jarmuż i brukselka. Największy nie wypał u nas w tym roku. Ale to absolutnie nie ze względu na ziemię, którą kiedyś ktoś określił, że podobno piasek na plaży jest ciemniejszy niż ziemia u nas. No ale okazuje się, że nie do końca, bo jednak sporo roślin na tej ziemi rośnie. Natomiast tutaj jarmużem i brukselką zajęły się zające i to jest właśnie ta robota. Widzę zresztą po brukselce, że wszystko jest totalnie opitolone. To jest robota zajęcy. Tu łąka kwiatowa, przy której się witałem z wami, a za łąką kwiatową ziemniaki. Jedna odmiana trochę dłużej wytrzyma, druga już niestety chyba zaraza się wdała i bardzo ładnie fasolka. Ta cały czas rośnie, cały czas jeszcze ma strąki. Także będziemy już na fasolkę szparagową, tak do gotowania to już prawie nie zbieramy. Będzie teraz na nasiona i na przyszły rok. Wreszcie po tej stronie ogrodu wyrosła nam trawa. Niestety w dzień siania tej trawy mieliśmy bardzo dużą ulewę z gradowiciem i większość nasion nam zmyło, więc strasznie nieregularnie tutaj jest, bo widać gdzie powymywało. No ale i tak jest nieźle. Dodatkowo tutaj zrobiliśmy kolejny szpaler z trzema drzewami, a pośród nich, w tym trójkącie, jest zasiana łąka kwiatowa. Z tej samej firmy, którą wam polecamy zawsze, którą widzicie teraz linka, ale tu jest inna zupełnie niż ta kolorowa tutaj. Zupełnie inna odmiana. Widać, że bardzo, bardzo się te nasiona różnią, czyli nie jest tak, że w paczuszce mamy we wszystkich to samo mimo innych nazw. Nie, nie. Są zupełnie inne, to widać. Także
No, jeszcze troszeczkę do kwitnienia trzeba będzie poczekać, ale jest to, mam nadzieję, już niebawem. Natomiast zobaczcie, jak wygląda malina ponętna. Malina ponętna, którą regularnie podjadam, bo nie przepadają chyba u mnie za nią domownicy, ale mi za to bardzo smakuje. Także... Że była wiśnia, a teraz malinka i po niej się krzywić nie będę, bo jest pyszna. Konsystencja maliny, pestki maliny, ale smak mamy ewidentnie truskawki, delikatnej truskawki. O, jeszcze wam pokażę. Proszę bardzo, kolejna. No i są duże owoce. Naprawdę spore owoce. No i maksymalnie pyszne. Tu malinki, ale te dopiero będą owocować, jakieś tam pojedyncze owoce się już pojawiały, ale zanim cała zaowocuje, to jeszcze trochę czasu minie. Przenosimy się dalej do tych starych skrzyń w okrąglaku na środku. Groszek chyba mam łączniaka, ale ponieważ zdążył mieć strąki i ma w środku nasiona, to jakoś nie walczymy z tym szczególnie. W ogóle, jeżeli nie potrzeba, to nie pryskamy. Chociaż myślę, że te ekologiczne środki moglibyśmy jeszcze zastosować, ale nie w przypadku groszku. Natomiast tutaj selery bardzo ładnie, no pory to już w ogóle pierwsza klasa. I przenosimy się do następnej skrzyni. Tutaj z kolei aksamitka i marfi. Dużo marfi w tym roku będzie. Kolejna skrzynia, proszę bardzo, 2 albo 3 gatunki fasoli. No i tutaj jest moja ulubiona aksamitka. Strasznie lubię ten wzór. Pięknie. Fantastycznie wygląda. Przenosimy się dalej. Powtórka z rozrywki, czyli aksamitka i marchew. Dużo marchwi. Będzie w tym roku na soki. Tutaj pak choi, która już kwitnie z tyłu. Jedliśmy ostatnio w chińszczyźnie, a dokładnie w garam masala. Robiliśmy potrawkę taką z pak choi, bardzo dobra. Tutaj będą jakieś brokuły, kapusta. No i proszę bardzo, jakie mamy na przykład brokuły. O! Piękne. Kapusty z tyłu. Pamiętajcie również, że... A! Miechunka! Proszę bardzo. Jaka piękna miechunka. W zeszłym roku mieliśmy ogromne drzewka miechunki, bo były 2 razy większe, ale nie zaowocowały w ogóle. Takie naprawdę o wielkie. A w tym roku widzę, że miechunka z kolei mniejsza, ale za to pięknie owocować będzie. Wracając do tematu warzyw i owoców, a w szczególności warzyw, to pamiętajcie, że uruchomiliśmy na naszym blogu zakładkę Wiejski Sklep. A w Wiejskim Sklepie znajdziecie oprócz namiarów do rabatów, które mamy u innych firm, u naszych partnerów, to mamy również dział poświęcony naszym warzywom i owocom. Jest wszystko wypisane, co można u nas nabyć, za ile, na jakich zasadach, kiedy. Wszystko jest tam opisane, więc linka znajdziecie w opisie filmu albo szukajcie na naszym blogu zakładki Wiejski Sklep w górnym menu i tam możecie spokojnie, ci, którzy z was mają do nas w miarę blisko, to możecie do nas przyjeżdżać i śmiało podzielimy się tym, co mamy. Tutaj brokuły były, proszę bardzo. Tutaj chyba kalafiory, ale jeszcze tu się nic nie dzieje. Na razie piękne duże liście. Kapucha, której coś się dzieje, nie wiemy co. I kapusta włoska, której nic się nie dzieje, za to pięknie rośnie. I to tyle, jeśli chodzi o 8 skrzyń naszych tych starych. Przenieśmy się do zielnika. Zielnik w tej części wygląda wyjątkowo okazale. Proszę bardzo. Natomiast
Z drugiej strony został trochę przytrzymiony przez nas, ponieważ było w nim za gęsto. Ach, cynie agatki to po prostu coś pięknego. Było zdecydowanie za gęsto w zielniku i nam zaczęło przez to, przede wszystkim mięta i nagietki zaczęły zarastać inne rośliny i na przykład dostęp do światła stracił tymianek. No i tymianek nam padł. Ja myślę, że ono oczywiście odbije, natomiast no niestety jest w stanie kiepskim, powiedzmy nawet agonalnym. Tutaj jeszcze tymianek gdzieś tam się przebił i on jest trochę zielony i z niego jeszcze trochę, mam nadzieję, zbierzemy. Natomiast drugi tymianek był tutaj i tu nie zostało z niego nic. Także dobrze, że wycięliśmy trochę mięty. Część została ususzona. Będzie na herbatkę i na napary. A część będziemy jeszcze suszyć stąd. A z tych, co odbiją młodych łodyg, będziemy też suszyć już teraz wszystko. Nie będziemy dopuszczać, żeby tak zarosło jak do tej pory. A tam kto się skrada? Tam, proszę Państwa, opuszcza nas dzisiaj i idzie do siebie wieśniara z miasta, na której bloga serdecznie Was zapraszamy. Link znajdziecie w opisie filmu. Cześć, do jutra. No, zaczyna padać, ale mam nadzieję, że jeszcze coś nagram. Wieśniara sobie mieszka kawałek dalej w następnym domu. Także sobie tutaj razem często pracujemy w ogrodzie i przy remoncie. No, gdy nie pracujemy razem, to ona jest u siebie, my u siebie oczywiście. A propos, bo powiedziałem remont i tutaj pokażę Wam tylko z grubsza, co robimy. Natomiast jeśli chodzi o remont, to zapraszam Was na oddzielnego zupełnie bloga i kanał na YouTubie, który nazywa się Sam Zrobię do Domu i Ogrodu. Oczywiście też linka znajdziecie w opisie. I w tym oto, na tym kanale będziemy remontować kuchnię letnią, która tu była. To widzicie, wymienione okno na sproże nad oknem. To wszystko już zrobiliśmy tymi ręcami. Tymi agatki i wieśniary oczywiście, czyli Kasi. Wszystko robiliśmy we trójkę, jak do tej pory. No oczywiście jeszcze tam była nieznaczna pomoc fachowców. Fachowca od koparki, fachowca od elektryki, którzy nam bardzo pomogli, więc też to wszystko będzie na tym kanale drugim pokazane, więc zapraszam Was serdecznie. Subskrybujcie, dajcie dzwoneczek, zaznaczcie, że wszystkie filmy, dlatego że te filmy lada moment się pojawią, dosłownie. Tylko troszeczkę je zmontuję i materiał już jest nagrany, bo duża część prac została zrobiona, tylko po prostu jeszcze nie było montażu, więc będzie lada moment montaż i zapraszam Was serdecznie do subskrybowania. Dobra, wracamy do naszego ogrodu. Borówki już się kończą, przynajmniej niektóre. Nawet do tego stopnia się kończą, że zaczynają nam już przysychać owoce. Ale tak sobie podjadamy, dodajemy do... Musimy chyba trochę zamrozić jeszcze. Ale owocki są tutaj akurat malutkie, ale już podsychają. Natomiast... smaczne są, ale mamy też taką borówkę, która ma owoce mega wielkie. Tak wielkie jak ta aksamitka. Słuchajcie, to było, agatka tak sadziła pojedynczo, a wyrosło coś takiego, normalnie szok. A tu mamy naszą największą borówkę, z której owoce są no zupełnie inne. Proszę bardzo. W porównaniu do tamtych. To te to są kolosy. Mega smaczne. Słuchajcie, tego się nie da opisać. Trzeba po prostu spróbować kiedyś do nas przyjechać i spróbować. Aronia. Nie, to jeszcze borówka. Tu mamy aronię. Niektóre krzaki owocują, niektóre nie. Jeżyna. Tam w oddali. Ona zaczyna owocować, natomiast malina jeżyna już przekwitła, już nie owocuje. Teraz idzie
Wpędy zauważyłem. Te pędy musimy tutaj ukształtować, bo trochę nieładnie tu jest w tej chwili, ale to dopiero robota przed nami. Dobra, co z ciekawostek? Na pewno z ciekawostek widzicie takie taśmy. Tam została zrobiona, moi kochani, specjalna studnia. To nie jest tylko studnia na deszczówkę, to jest dużo więcej, ale o tym będzie zupełnie oddzielny film, także niedługo się o tym przekonacie. Natomiast skrzynie częściowo już gdzieś pousuwane są niektóre rzeczy, częściowo zasadzone świeże, tak jak ten musztardowiec tutaj, proszę bardzo, jest zupełnie świeżutki, a za nim rośnie już przerośnięta sałata dębnolistna, a ta kupa zielonego pięknego z tyłu to oczywiście nasz szpinak nowozelandzki. Słuchajcie, sprawdzajcie tą stronę. Ci oczywiście, którzy mają do nas blisko i mogą przyjechać po warzywa, to sprawdzajcie stronę naszą, dlatego że ten szpinak będzie w dwie porcje w cenie jednej niedługo. A jak już nie będzie tej promocji, no to będą normalne ceny wymienione. Zobaczycie sobie na tej stronie. Także koniecznie zaglądajcie na bloga do wiejskiego sklepu. Rukola przepięknie rośnie. Przepięknie. Bób niekoniecznie. Bób to jest wynik niestety mszyc. I bób tylko jeszcze go po to trzymamy, żeby jakieś ostatnie... Tu są ostatnie strąki i właściwie trzymamy go już tylko na nasiona, bo i tak bobu z tego nie będzie. Ale musimy go powoli usunąć stąd. A tam, ten piękny z tyłu to pasternak. No na pasternak liczymy w tym roku, że będzie mega fajny. Idziemy dalej. Moi drodzy, resztka kalarepy, ale już jest wysiana nowa. A tu kontrolnie zasadziłem testowo rzeżuchę i o ile się ją zjada normalnie jako kiełki, jak się ją tak hoduje w domu na talerzyku na gazie, o tyle nie wiem jak ona rośnie, że wydaje nasiona, więc zasiałem, zobaczymy co z tego wyrośnie. Koperek, no i zobaczcie ten szpinak. Ten szpinak to jest, proszę Państwa, mistrzostwo świata. Nie dość, że pyszny, można jeść na surowo, do sałatek, na kanapkę. To można z niego zrobić oczywiście taki smażony szpinak, na przykład z fetą i z czosnkiem, ale przede wszystkim na soki do wyciskarki. Słuchajcie, na soki do wyciskarki. Ma tak dużo niesamowicie soku. No wiadomo, że szpinak ma też mnóstwo żelaza i innych mikroelementów i witamin, ale przede wszystkim ma mnóstwo zielonego soku z chlorofilem. Także kochani, jak macie wyciskarkę, to koniecznie taki właśnie szpinak w całości, z łodygami, ze wszystkim, do wyciskary. Jak nie macie wyciskarki, oczywiście w opisie filmu znajdziecie linka do rabatu, który mamy dla Was na wyciskarki, 10%, także możecie korzystać i kupować sobie tą samą wyciskarkę, z której my korzystamy. Proszę bardzo, pietrucha tak samo na sok. Polecam. Buraczki naciowe, tak samo na sok. A to marniejące z tyłu to jakaś rzepa i to już będzie już usuwać, bo chyba albo nic z tego nie będzie, albo no nie wiem, zobaczymy jeszcze. Ogórecznik, to nasz ul. Jak tu jest słoneczko, to tutaj się pełno roi owadów, szczególnie pszczół. Pietrucha. Tam mamy kolejny szpinak. Znowu jakaś rzepa. I koper włoski. Przepięknie rośnie. No i porzeczki to już się właściwie kończą u nas. Powinniśmy pozbierać ostatnie porzeczki, ale tradycyjnie, nie ma kiedy, nie? Ale fajnie jest, że mogę się z Wami podzielić również czymś innym, bo zawsze pokazywałem tylko rośliny, a teraz już mogę pokazać też oczywiście jak one owocują. To jest właśnie porzeczka żółta. Niesamowicie smaczna. Pyszne, ale pokażę też porzeczkę różową. Porzeczka różowa jest na przykład tutaj. O, miała być biała, czy żółta, jak to woli, a jest różowa. Takie coś pomiędzy porzeczką czerwoną a żółtą. Proszę bardzo. Przepraszam za moje brudne ręce, ale ostatnio pracuję bez rękawiczek. Dzisiaj był cały dzień koszenia albo remonty. No nie potrafię tego domyć, więc oczywiście po paru dniach to zejdzie. Muszę oleju migdałowego sobie zrobić w prasie do oleju i z tego oleju najlepiej pielęgnuję dłonie właśnie olej migdałowy. Polecam Wam, zamiast wszystkich kremów, to najlepiej sobie taki świeżutki
olej zrobić i nasmarować sobie dłonie. Nie dość, że się czyszczą, to jeszcze pilnują. Proszę bardzo. I do pyszczka. No sorry, że nie możecie tego posmakować, ale no cóż, przynajmniej mamy filmy, nie? Dobra. Moi kochani. Tak to wszystko fantastycznie wygląda. Pięknie zielono u nas. Tutaj wciąż widzicie u nas czarne folie, które są wzdłuż pola na całej długości. Już tam gdzieś wspominałem, po co one są robione. Mianowicie pod spodem, pod tą folią było tak jak tutaj. Mnóstwo perzu, trawy, chwastów, szczawiu, mniszka, mnóstwo. Normalnie wszystko tutaj skopaliśmy, przesiewaliśmy, oraliśmy kiedyś. Nie znaliśmy innej metody. Teraz robimy inaczej. To jest czwarty miesiąc z folią. Niektórzy mówią, że trzeba pół roku, niektórzy, że trzy miesiące. My już mamy czwarty miesiąc i pod spodem jest mniej więcej tak. Także jak widzicie, niedługo zdejmiemy tą folię, wyrównamy teren i będziemy mieli czystą ziemię, na której będzie można uprawiać bez żadnych chwastów, bez niczego. Także to takie doświadczenie było. Niedługo pokażemy Wam osobny film zresztą o tym. Nie wszystkich z Was interesowało najbardziej, jak to jest u nas w szklarni, co to nam się udało wyhodować, uprawiać, co to w ogóle nam wyrosło, więc już pokazuję. Tylko komary, nie wiem na ile mi pozwolą komary mam to pokazać, no, ale będę przed nimi uciekał, także za chwilę pokażę wszystko, co jest w tej szklarni, zobaczycie. I no niestety ta zaraza, ale mam nadzieję, że cokolwiek zbierzemy zanim nas dopadnie do końca, ale walczymy z nią ekologicznie. Bardzo zajadle i na razie z dobrymi wynikami, więc nie jest tak źle. Thank you.
No i chyba na tym musimy skończyć, bo z dalszego oprowadzania Was po szklarni wygoniły mnie komary, a z dalszego oprowadzania po z kolei ogrodzie wygonił mnie deszcz. Także dzisiaj chyba musimy na tym skończyć, nie przedłużymy tego. Ale i dobrze, bo będzie mnóstwo następnych filmów. Słuchajcie, mamy nagrane niesamowicie dużo materiału, zarówno na Wiejskie Inspiracje, jak i na ten drugi kanał. Zachęcam Was koniecznie do subskrybowania obu kanałów, bo bardzo dużo osób z Was ogląda po prostu te filmy i bardzo nas to cieszy, ale nie subskrybujecie. Natomiast każda subskrypcja to nie tylko chodzi o to, żeby tych subskrybentów było dużo, że my się jakoś tym jaramy jako youtuberzy. Nie, zupełnie nie o to chodzi, tylko że po prostu dzięki temu, że jest ta subskrypcja, że dajecie łapkę w górę, że jakiś komentarz dajecie, to YouTube tych filmów nie traktuje po macoszemu. Przepraszam, cały czas się oganiam od komarów. Nie traktuję ich po macoszemu i je troszeczkę wspiera, troszeczkę promuje. Natomiast filmów, gdzie nie ma łapek, nie ma komentarzy, gdzie jest mało subskrypcji, nic się nie dzieje, to YouTube po prostu te filmy gasi, niszczy. I niestety kanały początkujących youtuberów przez to tracą, mimo że mogą być bardzo fajne i bardzo atrakcyjne treści. Także tak naprawdę wszystko zależy od Was, drodzy widzowie. Jeśli mogę Was o to prosić, to zróbcie tak, że odsubskrybujecie nasz kanał i zasubskrybujcie go ponownie po chwili jeszcze raz i oczywiście z dzwoneczkiem. Natomiast w ten sposób zrobicie coś takiego, że te filmy będą Wam się, nasze przynajmniej filmy, pojawiały znowu w powiadomieniach, bo tak niestety YouTube działa, że nawet czasami kasuje te powiadomienia i też do Was one nie dochodzą. Także najprostsza metoda: odsubskrybować i zasubskrybować ponownie. Wtedy te wszystkie filmy będą Wam się pojawiać, a mam nadzieję, że się cały czas Wam podobają, bo staramy się jak możemy. Zresztą zobaczcie na moją mordkę opaloną, ile to czasu na słońcu tutaj w ogrodzie i w czasie remontu człowiek spędza. I do tego jeszcze staramy się nagrywać, żeby dla Was były jak najfajniejsze materiały. Także dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Bądźcie z nami dalej. Pozdrawiamy serdecznie z Wiejskich Inspiracji. Cześć!